Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie obiecany test zasilacza, a będzie to MSI MPG A1000G PCI Express 5. Słuchajcie, zasilacz ciekawy, testowałem go już na IT Hard, oczywiście link będzie w opisie. Zasilacz certyfikat 80+, Gold, japońskie kondensatory, zgrabna konstrukcja, fajny wygląd. No i przede wszystkim zgodność z ATX 3.0 i nowym złączem 12V High Power do nowych kart NVIDIA. Zasilacz jest bardzo ciekawy, bo pierwsze fajnie wypada w testach. Druga sprawa, zasilacz jest cichy, a kolejna to jest cena. I ta cena jest całkiem niezła, jak na ten zasilacz, jak na tą jakość. No i oczywiście 10 lat gwarancji. A gwarantem jest tutaj oczywiście jakość od CWT, czyli Shanel World Technology, więc no co tutaj dużo mówić. Zabieramy się w takim razie za analizę wnętrza, co ten zasilacz nam zaoferuje, jak wypada w testach i podsumujemy sobie, czy warto go jednak kupić, czy nie. Lecimy. MSI MPG A1000G PCI Express 5, 1000 W, to jednostka o standardowych wymiarach 150x150x86 mm. Powłoka lakiernicza z wysokiej jakości, a wentylator osłania perforowana blacha z podłużnymi otworami wentylacyjnymi w kierunku poprzecznym. Z tyłu PSU mamy aluminiową wstawkę, a w jednym rogu srebrny nadruk serii zasilacza MPG. Na obu bokach mamy przetłoczoną blachę oraz dwie wstawki. Jedna to aluminiowa blaszka z logiem MSI oraz druga z czarnego tworzywa, również z wizerunkiem smoka od MSI. Przyznam, że wygląda to bardzo przyjemnie. Tył zasilacza wykonano z blachy perforowanej na wzór plastra miodu. Znajdziemy tutaj włącznik, przełącznik pracy półpasywnej oraz gniazdo zasilania w standardzie IEC320C14, czyli 10-amperowe złącze. MSI MPG A1000G PCI Express 5 1000 W posiada całkowicie modularne okablowanie. Złącza zostały dobrze opisane czytelnym nadrukiem. Oczywiście nie zabrakło tutaj złącza PCI Express 5.0, czyli 12V High Power o mocy 600W dla nowoczesnych kart graficznych, obecnie jedynie NVIDIA. Jedyna moja uwaga to blokady złącz pierwszego rzędu od góry są skierowane w dół, co może nam utrudniać odpięcie kabli. Z tyłu standardowo znajduje się naklejka z tabliczką prądowo-napięciową. Analizę zasilacza MSI zaczniemy od wentylatora, a zejdziemy tutaj jednostkę na łożysku FDB, co jest najważniejszą informacją. Jest to jednostka o rozmiarze 135 mm, oczywiście obroty to 2300 obrotów, no jak wspomniałem, łożysko FDB. Oczywiście wentylator pracuje w trybie półpasywnym, możemy to zmienić za pomocą przełącznika w tryb ciągły do trybu półpasywnego. Jaka jest główna platforma? Główna platforma to przede wszystkim jest popularna platforma u wielu producentów, na przykład u Thermaltake'a i innych też mniej lub bardziej znanych, a jest to CWT i platforma CSZ. Słuchajcie, platforma jest bardzo fajna, oczywiście jest to specyfikacja ATX 3.0, o wysokiej sprawności, o wysokich możliwościach, a w przypadku MSI jest to platforma bardzo wysokiej jakości, przede wszystkim pod kątem zastosowanych komponentów. I mówię tutaj o tranzystorach i kondensatorach. Jak niektórzy producenci lubią trochę pooszczędzać, mimo tego, że dają dużą gwarancję, tak Thermaltake, no to tutaj MSI nie oszczędza, cena jest bardzo dobra, tak już poza konkursem, to dowiecie się później na końcu. Natomiast wszystkie komponenty są bardzo dobre. Zobaczcie, zagęszczenie komponentów jest tutaj bardzo wysokie, więc można by się spodziewać tutaj troszkę gorszej może kultury pracy. Natomiast jak na jednostkę 1000 W, zobaczcie, nie ma tutaj jakoś bardzo wiele, dużo rozbudowanych układów chłodzeń, układów radiatorów. Mamy tutaj tak naprawdę trzy radiatorki, one wcale nie są duże, aczkolwiek są o zwiększonej pojemności cieplnej. Pierwszy chłodzi mostki prostownicze, mamy ich dwa. Sekcja APFC na stronie wtórnej, też niewielki radiator i tranzystory kluczujące w topologii półmostu, czyli dwa tranzystory, no też niewielki radiator. Sekcja prostowania, no słuchajcie, mamy tutaj tak naprawdę co? Pionową płytkę z 8 MOSFETami, jak zobaczycie za chwilkę, i kilka grubszych blaszek i to jest wszystko. I to nam daje no ponad 80 amper mocy znamionowej na linii 12 V, więc sporo. No ale zacznijmy
analizę od filtra przejściowego, czyli filtr EMI. Mamy tutaj dwa kondensatory CY na wtyku zasilania, już bezpośrednio przylutowane. Dodatkowo tym mamy opasy termokurczliwej CX oraz dławik kwerytowy. Dalsza część znajduje się już na głównym laminacie. Mamy tutaj kolejne CY, varistor, to jest, czyli najważniejszy element, tak zwany MOF, z angielskiego skrót. Słuchajcie, to jest podstawowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, czyli jak mamy jakieś wahnięcie napięcia o bardzo krótkotrwałe, to jest kilkanaście milisekund o wyższym napięciu, to ten varystor ma się spalić, ale ma nam nie uszkodzić zasilacza. Jeżeli tego nie ma, no to niestety wszystko idzie dalej, no i mamy problem. Więc to kosztuje parę złotych, a jest tak ważne. Dalej mamy dwie cewki z rdzeniem ferytowym i kolejny CX. Oczywiście jest też tutaj bezpiecznik rurkowy, ten tutaj za varystorem. Co mamy dalej? Dalej mamy dwa moski prostownicze, o których wspomniałem przed chwilą, oczywiście z dodatkowym radiatorem. Cewka PFC i tutaj kolejne zabezpieczenie przed dużymi prądami rozruchowymi. Jest to termistor NTC oraz przekaźnik obejściowy. W tańszych zasilaczach producenci stosują tylko termistor, natomiast już omijają ten przekaźniczek, który tutaj nam też zabezpiecza przed przegrzewaniem i uszkodzeniem tego termistora przy częstych załączeniach zasilacza. Oczywiście obok widzimy duży, największy element w tym zasilaczu, oprócz transformatora głównego, czyli kondensator z sekcji APFC. Oczywiście obok mamy tutaj malutki transformatorek i kondensatory, oczywiście jest to obwód linii 5 VSB. Sam kondensator to oczywiście japoński producent Nippon Hemikon, czyli markowy, porządny kondensator o pojemności 820 mikrofaradów na 400 V oraz 105 stopni Celsjusza maksymalna temperatura pracy, oczywiście żywotność 2000 godzin w tej właśnie temperaturze. Oczywiście powiem Wam, że temperatura pracy generalnie jest niższa, więc i żywotność kondensatorów wyższa. Czym niższa temperatura, tym lepiej dla kondensatorów. Z tyłu mam tutaj taką malutką płyteczkę. Oczywiście mam tutaj układ zabezpieczeń Veltrend i układ PIK. Jest to układ, który tutaj kontroluje nam pracę wentylatora, jak wspomniałem, trybu pasywny oraz ciągły. Tutaj mamy radiator, który Wam wcześniej pokazywałem. Oczywiście topologia półmostu dla tranzystorów kluczowania, kondensator i cewki układu rezonansowego LLC. Do tego mamy główny transformator i zobaczcie, te przewody nam tutaj biegną do tej płytki. Ta płytka zawiera 8 tranzystorów MOSFET i jest to oczywiście układ synchronicznego prostownika, który generuje nam najważniejsze napięcie w tym zasilaczu, czyli linię 12 V. Oczywiście obok mamy już kondensatory aluminiowo-polimerowe, również japońskiej FP, porządne kondensatory do 105 stopni. Tutaj widzicie 4 MOSFETy, tutaj 4, czyli 8 MOSFETów dla mocy 1000 W. Kolejne kondensatory elektrolityczne, tym razem od Nihikona, czyli również japońska marka. No i na koniec, no słuchajcie, warto tutaj zobaczyć, co mamy tutaj. Płytkę złączy modularnych, oczywiście mam tutaj wiele kondensatorów aluminiowo-polimerowych, oczywiście również FP, czyli japońskie porządne kondensatory, jeden elektrolit. Widzimy tutaj stałe połączenie lutowane obu płytek, czyli tej laminat ze złączami z głównym laminatem płyty głównej. Przejdźmy zatem do testów. Jak wiecie, zasilacz testowałem na portalu ithardware.pl. Oczywiście link znajdziecie w opisie materiału. Zachęcam również do poczytania. Tak prezentują się wyniki obciążeń na sztucznym obciążeniu, podróżnych obciążeń od testu T1 do T6 oraz 110% oraz max OPP. Tutaj widzimy bardzo dobre możliwości zasilacza podczas przeciążenia, 103,5 ampera na linii 12 V. Crossload bez niespodzianek, mam tutaj konwersję DC-DC na stronie wtórnej.
niskie obciążenia. Jedyna moja uwaga to mniejsza sprawność przy 5%. Wyniki 100% obciążenia w komorze termicznej. Tutaj trzeba dodać, że zasilacz był testowany nawet w temperaturze do 50 stopni Celsjusza. Zobaczmy, jak wypadły tętnienia. Linia 3,3 V. Linia 5 V. Linia 12 V. Oczywiście 100% obciążenia. Test przeciążania 103,5 A na linii 12 V. I 100% w hotboxie przy 49,5 stopnia Celsjusza temperatury otoczenia. Regulacja napięć, linia 3,3 V, linia 5 V, linia 12 V, linia 3,3 V to 2,27% regulacji, linia 5 V i 1,47%, linia 12 V 1,4% regulacji. Oczywiście zakres 10 do 100% obciążenia. Zobaczmy, jak wypadła sprawność energetyczna zasilacza. 94,34 maksymalnie w połowie obciążenia. Zasilacz od 20 do 100% obciążenia przekracza 92% sprawności energetycznej. W testach Loloat, to co wspomniałem wcześniej, przy 5% chętnie bym widział tutaj wynik powyżej 80%. Zobaczmy, jak wypadła kultura pracy oraz temperatury zasilacza. Półpasywna praca, widać tutaj mamy wynik od 10 do 35%, oczywiście on trwa troszkę dłużej. Do 50% wentylator pracuje z prędkością obrotową 391 obrotów, natomiast przy 75% obciążenia widzimy tutaj wartość 830 obrotów, jest nadal cicho i z kulturą zasilacz się potrafi zachować. No i przy maksymalnym obciążeniu 1428 obrotów na minutę. Temperatury, jak widać, 38,7 minimalnie do 46,7 74,39%. Oczywiście tutaj należy nadmienić, że zasilacz jest dość kompaktowych rozmiarów i termopara była ustawiona dość blisko mostków prostowniczych. Jeżeli chodzi o natężenie dźwięku, no to jak widać, zasilacz charakteryzuje się bardzo wysoką kulturą pracy, na pewno do 50%, a przy 75% zobaczymy, mamy nadal 38,3 decybela. Analiza termowizyjna, 100% obciążenia, 62,7 stopnia Celsjusza. Z tyłu natomiast 68,8. Jak widać, zasilacz nie przegrzewa się, mimo nawet tych mniejszych rozmiarów, aczkolwiek mogło być troszkę chłodniej. Ale nie ma z czego czepiać. Słuchajcie, trzeba podsumować, co wiemy o tym zasilaczu. Przede wszystkim, zasilacz jest na pewno ciekawszą propozycją niż Thermaltake GF3 o tej samej mocy. Przede wszystkim jest to ta sama platforma od Channel Well Technology, ale z japońskimi kondensatorami, bardziej kompaktowych rozmiarów. Okablowanie tak samo jak każdy zasilacz CWT, no jest to troszkę sztywniejsza izolacja, mocniejsza, ale przez to też może i pewniejsza. CWT zawsze twierdziło, że te kable są dobre, dlatego je stosuje. No cóż, trzeba w to wierzyć, solidnie na pewno wyglądają, jeżeli są sztywne, zawsze możemy sobie poradzić delikatnie je podgrzewając i uformować podczas montażu tego zestawu. Kolejna rzecz, słuchajcie, zasilacz oddał pełną moc, nawet w 50 stopniach Celsjusza w hotboxie, także to jest ogromna zaleta. Kolejna rzecz, no to bardzo niskie tętnienia, na pewno troszkę lepsze niż to było w przypadku GF trójki, no ale wiadomo, lepsze trochę mamy tutaj kondensatory. Dobra regulacja napięć, zabezpieczenia działają, 10 lat gwarancji, słuchajcie, łożysko FDB, tryb pracy półpasywnej. No i jakość komponentów sama w sobie jest bardzo dobra. Do 70% mocy jest bardzo wysoka kultura pracy. Niestety później zasilacz troszkę potrafi zahałasować, ale to determinują nam też te
słuchajcie, niewielkie wymiary tego zasilacza, więc no, trzeba to przyjąć na klatę, dlatego też warto zawsze przewymiarować ten zasilacz, dać go trochę mocniejszego. 12V High Power, 600W zasilacz, według specyfikacji powiedzmy tutaj 450, tak to z reguły robi Corsair. My dostajemy tutaj 600W złącze 12V High Power. Także słuchajcie, zasilacz jest bardzo fajny, nie ma tutaj umniejszać. Za 700 zł nic lepszego nie kupimy i z czystym sumieniem mogę Wam go polecić. Słuchajcie, jeżeli materiał się podoba, to się łapeczka w góreczkę, subik, no i nie zapomnij dzwoneczku, żeby żaden materiał na moim kanale Cię nie ominął. Wpadnij też oczywiście na kanał IT Hardware, tam też testuję, tam też są moje materiały pisane na portalu, więc zapraszam. Na razie, cześć.